sold away. Kato, mulla on tää rock'n'rollia. Se on sielu sain aina rock'n'rollia. Kaikki on niin rock'n'rollia. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym streamie oraz odcinku numer 72, jeżeli dobrze liczę, z My Summer Car. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w domku, jak widać. Troszeczkę się zmieniło od poprzedniego streama, gdzie trafiliśmy do więzienia. No i było tam troszeczkę komplikacji. Dobra, muzyczka w tle puszczona. I tak, co my tu dzisiaj robimy, jak się tu dostałem? Dostałem się tu, cofając troszeczkę tam zapis. I no, i działamy tutaj. Niestety tutaj te kurwiszony niebieskie będą nam utrudniać troszeczkę dzisiejszą tutaj rozgrywkę. Włączę sobie tylko czat, a nawet mogę to jedną ręką zrobić. I co dzisiaj jest w planach? Dzisiaj jest w planach, jak widać, puściłem sobie muzyczkę w tle, bo niestety radyjka nie mam i może być taki delikatny problem z dostaniem się do niego. Oni coś tam pieprzą, jak nie macie czasu, to idźcie, panowie, no. Nikt was tu nie trzyma. Naprawdę. I biorąc pod uwagę to, że oni tu są, no to pomyślałem, że no, do chaty mi nie wejdą. No co mi zrobią? Witam, cześć, Miech, witaj. Kurwa, w telefonie mi się zepsuł przycisk od głośności. Znaczy, zepsuł mi się ze 2 miesiące temu już. Ale coraz bardziej się wkurzam na to. Oni są tutaj. Oni do domu nam nie powinni wejść. No to se myślę. Nie przeszkadzają w niczym. No właśnie, miałem podgłośnić grę. No ale to później. Albo na następny stream. Pokażemy mu, jak się rozlewa. Kolego, chcesz się nauczyć, jak się bimber leje? Chcesz się nauczyć? To się nauczysz. Gorzej, bo prądu nie mamy. Także to nam się zepsuje wszystko. Ale nie szkodzi. Jeszcze troszkę czasu mamy. Weźmiemy sobie te buteleczki jakoś. Kurwa, nie wal mi w te drzwi, bo zaraz... No. Patrz, masz taką buteleczkę. Ona jest po soczku kupiona w sklepie u Tejmo. Masz bimberek. Napełniasz. Chcesz łyka? Nie, nie dam ci. Nalejemy sobie ten bimberek, prześpimy noc, no i będziemy szli belkować dalej. Ta 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 ta. Czego ty kurwa chcesz? Widzę, że to jest policja. Nie dziękuję. Bimberku? To nie. Poczekamy, aż się słupki na streamie zbiorą. I właśnie, jak ja mam zamiar stąd wyjść? Jest na to piękna metoda. Ponieważ mamy taką fajną kanapę, na niej możemy spać. Bierzemy tą sofę, dajemy sobie na przykład tutaj gdzieś, albo najlepiej za tą ścianę. I po prostu tam się kładziemy spać. Dajemy sobie tutaj, przytrzymujemy, żeby spać. O, i przytrzymujemy, żeby spać. I się obudzimy po drugiej stronie. W ten glitch można tak fajnie wykorzystać, no i cóż. No, musisz wykonywać tą gównianą robotę, niestety. Cigaretę, no nie ma cygaret, nie masz cygaretek? Nie masz? Problemik, co? No, widzisz. Oni nam się tu załamują za chwilę. No idźcie panowie stąd, niestety, no nie moja wina. Nie chciałem tego dziada potrącić. Właśnie się przyznałem.
ustawimy sobie trochę tego. Wiecie, dobry towar to jest, nie? Było zostać księdzem albo kimś. Spieprzyłeś życie, kolego, no niestety. Nie masz energii? Tu są drzwi. Tam jest twoja siedziba. Do widzenia. Sio, już cię tu nie ma. Nie przyjmuję. I oczywiście za chwilę nauczymy policjanta tego tutaj, tego ochłapa, jak się tutaj bimber pędzi też, nie? No. Póki się osóbki na streamach jakieś tam nie zbiorą, tak jak ostatnio było miło, 10 osób. Było miło, przyjemnie. Chcesz się napić? Chcesz jedno? To jest dla ciebie, drogi kolego policjancie, to jest dla ciebie. I możesz stąd iść. Do widzenia. Jednorazowa oferta. Bierzesz i się zawijasz. I dla ciebie to jest. On chyba obiadu w domu nie dostaje. Czyżby znowu problemy z policją? Tak, ostatnio na streamie niestety próbowali nas zamknąć, ja sobie trochę cofnąłem tego save'a. Próbuję ich przekupić, nawet za flachę nie chcą stąd iść. No niestety. Próbują mi wcisnąć jakiś świstek, a ten o... Właśnie, to znaczy problemy. Uczę tego policjanta teraz, jak się rozlewa tutaj bimber. I za chwilę go będę uczył, jak się ten bimber pędzi, wiesz, że no, bo niestety nieporadne to. A tak to się chociaż czegoś nauczy w życiu, no. Ci mnie denerwowali, bo cały czas gadali mi pod tymi drzwiami, pukali, stukali, walili, aż mnie łeb zaczął boleć. Także no. On w ogóle gada tak smutnie, jakby obiadu nie jadł. Weszliby jak słod, powiedzieli Wiktor do więzienia, no to poszedłbym. Znaczy Wiktor, nie pamiętam, jak się moja postać nazywa nawet. Te zlewki możemy mu dać. Co wy na to? O, nie ma zlewek! No niestety. Nie starczyło. Sorki. Zjemy może jakieś kiełbaski. Kurwa, wodę też odcięli. No to mamy teraz problem. Malutki, ale u babci coś tam powinno być. Do babci jedziemy zaraz. No i trudno, no. O cholera, to my nie zrobimy bimbru. Niech to... Oj, no to mamy problem, kurde. Oddawaj to. Rachunki nieopłacone, mendo ty. Napiłoby się coś, nie? Napiłbyś się. Gdyby się dało faktycznie ich przekupić, no. Zdecydowanie ważna część tej gry. Także no, co bierzemy? Nie ma czego się napić. Bierzemy sobie bimber. Ale on jest mocny jak wściekły koń. Ha. Dobra. Zaraz wam pokażę, jak się robi. Idziemy spać.
Dobra noc. No. To mi się podoba. Ja tu mam kawusie, muszę szybko pić, póki jeszcze późno nie jest. Cholera jasna, nie tak to zaplanowałem. Kurwa. Dobra. Zgadza się, tego nie było. Któż to może pukać do moich drzwi? Dzień dobry. Jaki piękny dzień. Naprawdę? To dla mnie? Idziemy. Przyszykujemy się. Póki jesteśmy trzeźwi. W żywo potrafiłem. A paliwo bierzemy w łapę. I liczę, że się pojawi tam albo pod wiatą, albo gdzieś, nie? Tam paliwa nie ma. Super, bardzo dobrze się złożyło. Zawieszenie miałem w sumie montować mojej, która jest chyba u mechanika nawet. No. Zdrówko. Teraz zobaczymy. 91 zł. No, tak, tak, tak. Będę bogata, to nie idzie na moją kieszonkę. Tylko to idzie na tego, na stronkę. Tylko teraz znaleźć osobę muszę, która taką stronkę zrobię. Paliwo dwusyłowe, no, do motorynki i do tego, do łódki.